Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny jesteśmy na kolejnym łowisku. Teraz biały łoś, kolejna ryba, potwór przed nami. Ale najpierw trzeba złowić muszelki, słuchajcie. Tu widzę sąsiad machami, rybami. Najlepsze miejsce, żeby wyciągać te muszelki, to jest 40 metrów mniej więcej od brzegu. Jeżeli łowiliście palię, to na pewno natrafiliście. Jest zaczep. I ja proponuję tak rzucić 45 może? Dajmy to na 45. Niech spadnie sobie nasza przynęta na ziemię. I tutaj ciągnąc ją pod dnie na około 40 metrze powinien być zaczep i bardzo fajnie wtedy muszelki stamtąd można wyciągać. Zobaczmy, czy uda się. O, i na no i uda się, czy się... A, widzicie, na razie dwie próby i wyszło. No ale w każdym razie o to chodzi, żeby na tym 40, tam trzecim, jak widzieliście, do 41 metra jest zaczep bardzo często. Mi pierwszy raz dopiero dzisiaj się tak zrobiło, że wyciągnąłem. Do tej pory były muszelki. Także tak. Tyle ode mnie w temacie muszelek. Oczywiście za chwilę macie, jak je łowię, i widzimy się już tutaj polując na naszego potwora. I okej, przygotowujemy się do łowienia naszego potwora. Haczyk zostawiłem 3.0, przypon oczywiście tytanerowy. Grunt 150 sobie ustawiliśmy, no i tutaj muszelka, którą zdobyliśmy. Jesteśmy dalej tutaj na pomoście, będziemy łowić gdzieś w tej okolicy, gdzieś tutaj ten potwór sobie siedzi. Lecimy na nockę. Ja tutaj ustawię godzinę 24. Nie, no kiepska jest ta nocka. Najfajniej jakby była o tam. Ale mam nadzieję, że tutaj też się uda go złowić. No i co? I czekamy na branko.
No i tak jak widzieliście, bardzo szybkie branie. Rybka prosta do wyholowania, może dlatego, że właśnie blisko jak ten sum na bagnach. Już Wam zostawiam dokładnego markera. Proszę bardzo. 0,0. Grunt 150 cm. Tak to wygląda. Tutaj możecie sobie dokładnie ustawić tak markera, jak tutaj dane pokazują. I mamy kolejną rybkę w naszej kolekcji. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!